Dzień dobry. Witamy Was na zapowiedzianej transmisji live z panem przewodniczącym Grzegorzem Kwitkiem, który w Metropolii odpowiada za sprawy związane z transportem. Na naszym profilu na Facebooku ostatnio pojawiło się wiele pytań dotyczących metrobiletu, czyli wspólnej oferty komunikacji miejskiej i kolei śląskich. Dlatego też właśnie tym sposobem, czyli transmisją live, która oczywiście później będzie dostępna między innymi na naszym kanale YouTube, chcemy odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się w ostatnim czasie. To zacznijmy od tego, może od początku, panie przewodniczący, 6 stref. To znaczy, że przy biletach 30-dniowych będzie podział na miasto czy na całą sieć. Jak będzie funkcjonował metrobilet? Czy to będzie 30-dniowy? Tak, jeżeli chodzi o strefy, to one są wyznaczone wzdłuż szlaków kolejowych, które obecnie obsługiwane są przez Koleje Śląskie. Pragnę sprostować, że to nie jest bilet 30-dniowy, a to będzie bilet miesięczny, ponieważ w taryfach kolejowych obowiązuje zasada biletu miesięcznego, a nie 30-dniowego, stąd też musimy znotyfikować nasz system szkół. Także będą to bilety miesięczne, ich okres obowiązywania to będzie, zależy się od długości miesiąca, od 28 do 31 dni. Te 6 stref to są strefy na trasach Tarnowskie Góry, Katowice, Gliwice, Katowice, Tychy z Kobiurem w jednej strefie, Katowice i Dąbrowa Górnicza, Katowice i Bierń, tak? Czyli mamy strefy, które są wzdłuż szlaków kolejowych. I to znaczy, że pasażer wybiera sobie jedną wybraną strefę? Jak to będzie funkcjonować? Pasażerowie mają do wyboru trzy rodzaje biletów. Jeden to jest strefa katowicka, czy obejmująca miasto Katowice i połączenia kolejowe wewnątrz, na terenie miasta, zarówno kolejowe, jak i wszelkiego rodzaju środkami komunikacji zbiorowej, czyli mówimy o autobusach i tramwajach. Kolejny bilet to bilet za 179 zł i on dotyczy wybranych stref, jednej wybranej strefy, czyli tutaj pasażer będzie mógł sobie wybrać, z której strefy będzie chciał się, w której strefy będzie chciał się przemieszczać. Czyli na przykład wybierając strefę na trasie Gliwice-Katowice, będzie mógł poruszać się od Gliwic po Katowice i w całym obrębie Katowic kolejami śląskimi, jak również tramwajami, trolejbusami, autobusami po całej metropolii. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o tą strefę, to ona dotyczy wyłącznie stref kolejowych, natomiast do każdej strefy dokładamy cały obszar metropolii, jeżeli chodzi o podróżowanie komunikacją miejską. I bilet sieciowy, tak. Wszystkie kolory, czyli nie wybieramy tutaj dwóch stref, czyli dwie i więcej stref, kupując bilet za 229 zł, możemy podróżować bez żadnych ograniczeń przez okres miesiąca po całej metropolii, korzystając ze wszystkich środków komunikacji miejskiej plus Koleje Śląskie. Tutaj internauci też zaznaczali, że dla mieszkańców Gliwic czy Sosnowca, którzy akurat nie mają takiego szczęścia mieszkać przy trasach Kolei Śląskich, tylko przewozów regionalnych, niestety bilet metropolitalny nie będzie obowiązywał, nie będą mogli z niego korzystać tak swobodnie. Znaczy będą mogli, pod warunkiem, że skorzystają z usług Kolei Śląskich. W tej chwili porozumienie, które zawarliśmy pomiędzy czterema organizatorami, czyli pomiędzy Metropolią, Kolejami Śląskimi, Urzędem Marszałkowskim i KZK GO, przewiduje wyłącznie w tym pierwszym etapie integrację z Kolejami Śląskimi. Oczywiście w kolejnym etapie również pojawią się, mamy nadzieję, połączenia, w których włączymy przewozy regionalne, natomiast to wymaga kolejnych rozmów. Chcieliśmy jak najszybciej dokończyć rozmowy z jednym organizatorem i jednym przewoźnikiem, tak aby móc jak najszybciej wprowadzić taki bilet. Natomiast porozumienie, które zostało zawarte, również zakłada w przyszłości rozszerzenie o przewozy regionalne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są miejscowości, tak jak Pyskowice czy Rudziniec, gdzie wyłącznie są przewozy regionalne, nie ma Kolei Śląskich, ale to jest sytuacja przejściowa. Docelowo planujemy, aby rozszerzyć również na przewozy regionalne bilet, metrobilet. Wiele komentarzy odnośnie cen biletów. Pasażerowie zaznaczają, że jednak tutaj mamy do czynienia z podwyżką tych cen. Niektórzy wspominają, że to może być nawet o 100 zł więcej miesięcznie, inni na przykład Tyszanie, że może to być około 50 zł miesięcznie. Gdyby porównać te ceny biletu, metrobiletu, biletu Kolei Śląskiej, który wciąż przecież będzie obowiązywał bez komunikacji miejskiej, czy biletu śląskiego, jak by to wyglądało?
Jeżeli chodzi o taryfę pomarańczową, to Metrobilet jej nie likwiduje. My rozszerzamy uprawnienia, rozszerzamy zakres strefy, ponieważ obecnie bilet, taryfa pomarańczowa obowiązuje po pierwsze wyłącznie w przewozach organizowanych przez MZK Tychy, czyli na przykład już nie można na tym bilecie poruszać się w autobusach, przemieszczać się autobusami, które jeżdżą na zlecenie KZK GOP-u. Po drugie obejmuje wyłącznie miasto Tychy i linię kolejową pomiędzy Tychami a Katowicami. Natomiast równolegle będzie wprowadzana taryfa czy metrobilet pomarańczowy, którego zasięg i zakres obowiązywania jest dużo szerszy. Po pierwsze, ten bilet nie dotyczy tylko miasta Tych, ale również będzie dotyczył i pozostałych miast, które są w strefie. Po drugie, jeżeli chodzi o przewozy autobusowe, będzie dotyczył całej metropolii, czyli tutaj można powiedzieć, że za 49 zł dodatkowo pasażer, jeżeli chce skorzystać na przykład z komunikacji miejskiej w Katowicach, to będzie mógł kupić bilet metrobilet pomarańczowy zamiast biletu pomarańczowego, tej taryfy pomarańczowej. Więc tutaj nie zabieramy nikomu, nie ma żadnej podwyżki, jedynie dajemy dodatkowy produkt z dużo szerszymi uprawnieniami, a to już mieszkańcy zdecydują, czy chcą skorzystać z tego uprawnienia, czy nie. Czyli bilet śląski, taryfa pomarańczowa, zwykłe bilety miesięczne kolei śląskich bez tego komponentu komunikacji miejskiej, czy inne rozwiązania, które do tej pory funkcjonowało, rozumiem, że one pozostają. Tak, póki co pozostają. Jeżeli popatrzę na bilet miesięczny, na przykład relacji Gliwice-Katowice, to jest obecnie 150 zł. Dokładając 29 zł mamy jeszcze cały obszar metropolii, czyli możemy powiedzieć, że kupujemy bilet w cudzysłowie bez limitu przejazdów za 138 zł, który obecnie kosztuje 138 zł, za 29 zł. Czyli tutaj obniżka, obecnie, jeżeli ktoś kupuje dwa bilety, to dla niego to jest ponad 100 zł oszczędności miesięcznie w takiej sytuacji. Panie Przewodniczący, tutaj widzę, pojawił się komentarz pod naszą transmisją. Czy planowany jest powrót biletu weekendowego? Rozumiem, że to o koleje śląskie, jeśli się dobrze domyślam. Bilet weekendowy. Jeżeli chodzi o zmiany w taryfie, to one są planowane, ale w przyszłym roku. I tutaj będziemy się zastanawiać rzeczywiście nad dokonaniem zmian po integracji z kolejami śląskimi, przede wszystkim po integracji już całkowitej przewozów, czyli mam na myśli trzech organizatorów, czyli MZK Tych, MZK Tarnowskie Góry i KZK GOP. Jeżeli metropolia, wszystko na to wskazuje, od 1 stycznia stanie się organizatorem, to również w zakresie taryf będziemy proponowali nowe rozwiązania, mam nadzieję, przyjazne dla mieszkańców. Być może również bilet weekendowy. W tej chwili takiego biletu nie ma, mamy tylko bilet domowy. Natomiast będziemy się zastanawiać również nad promocjami dla tych, szczególnie dla turystów, bo ten bilet weekendowy jest również istotny dla tych, którzy przyjeżdżają, którzy chcą zwiedzić nasze zabytki, czy spędzić 2-3 dni tutaj na terenie metropolii. W tej chwili nie mamy jeszcze gotowych rozwiązań, ale oczywiście pracujemy nad wprowadzeniem, nad zmianą taryfy w przyszłym roku. No, bardzo dziękujemy za to pytanie, także przypominamy wszystkim, którzy nas oglądają, że pod naszą transmisją możecie zamieszczać komentarze. Panie Przewodniczący, Metrobilet będzie obowiązywał w pierwszym kwartale, chcemy, żeby zaczął obowiązywać od pierwszego kwartału 2019 roku. Od czego zależy to przesunięcie w czasie, bo porozumienie zostało podpisane w ubiegłym tygodniu, a tutaj jednak te kilka miesięcy później dopiero zacznie funkcjonować. Dlaczego? Tak, w wyniku porozumienia każda ze stron zobowiązała się do przeprowadzenia pewnych działań, czy to związanych z finansami, ponieważ wspólna taryfa, wspólny bilet jednak będzie się wiązał z koniecznością wyasygnowania przez organizatorów dodatkowych środków finansowych, a tym najważniejszym elementem jest również dostosowanie systemu ŚKUP do nowych realiów. W tej chwili system ŚKUP nie może obsługiwać biletów kolejowych. Pewne wymagania związane z raportowaniem przez Koleje Śląskie, z uzyskiwaniem ulg muszą być wprowadzone do systemu i ten czas jest właśnie potrzebny na to, aby system ŚKUP dostosować do wspólnego biletu, szczególnie do ulg, do różnych rodzajów biletów. Tak jak powiedziałem, nie będzie już biletu 30-dniowego, jeżeli chodzi o ten wspólny bilet, tylko bilet miesięczny ze względu na uwarunkowania prawne związane z biletami kolejowymi. Dlatego ten czas jest nam potrzebny na zmodyfikowanie ŚKUP-u, wprowadzenie pewnych nowych funkcjonalności i wówczas będziemy mogli wprowadzić wspólny bilet. Także mam nadzieję, że to się
wszystko zakończy w pierwszym kwartale. W tej chwili nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, natomiast mamy zapewnienie, że w ciągu kilku miesięcy wykonawca systemu ŚKUP jest w stanie zmodyfikować ten system w tym zakresie, który interesuje nas i Koleje Śląskie. Skoro temat ulg się pojawił, te ceny metro biletu są podawane teraz w taryfie normalnej. No to kiedy możemy liczyć na to, że te ulgi się pojawią i jakie to będą ulgi w pierwszej kolejności? Te ulgi pojawią się, natomiast musimy pamiętać, że różnice prawne w zakresie ulg ustawowych, kolejowych i w komunikacji miejskiej są różne uregulowania. Chociażby zakres dla uczniów w komunikacji publicznej to jest 50% ta ulga, dla pozostałych uczniów w kolejach śląskich, to jest w przewozach kolejowych to jest 37%. Również w zakresie studentów. Studenci w przewozach miejskich, przewozach organizowanych przez miasta mają 50% ulgę niezależnie od wieku, natomiast w kolejach śląskich jest limit 26 lat. My z tymi wszystkimi problemami będziemy musieli się zmierzyć, natomiast te ulgi będą sukcesywnie wprowadzane. W pierwszym rzucie planujemy, aby ulgi dotyczyły studentów, czyli będą bilety normalne i dla studentów, natomiast w zależności od postępów w wykonywaniu zmian w systemie ŚKUP, te wszystkie ulgi pojawią się, docelowo pojawią się wszystkie ulgi, które są ustawowe, które są stosowane w kolejach śląskich, jak i w przewozach organizowanych w przyszłości przez metropolię. Kolejne pytanie dotyczyło biletu pomarańczowego, ale myślę, że na to już odpowiedzieliśmy, że tyszą uspokajamy, taryfa pomarańczowa pozostaje, metro bilet jest nowym udogodnieniem i nową ofertą. Natomiast następne pytanie dotyczy biletu katowickiego. Tutaj jeden z pasażerów zwraca uwagę, że od listopada na trasie Katowice-Podlesie ten bilet ma kosztować 138 zł, czyli więcej niż do tej pory. Jak to będzie wyglądało? Nie wiem skąd ta cena, 138 zł. Bilet, który będzie wprowadzony w listopadzie, dotyczy strefy katowickiej. To jest wynik tego, że Katowice uruchamiają pierwsze miejsce przysiadkowe, węzeł przysiadkowy. W związku z tym wprowadzony zostanie tymczasowo bilet w wysokości 119 zł. To jest bilet, który będzie uprawniał do poruszania się autobusami organizowanymi przez KZK GOP oraz połączeniami kolejowymi w ramach miasta, organizowanym na terenie miasta Katowice, i on będzie wynosił 119 zł. Także nie wiem skąd ta cena 138. Jasne. Panie Przewodniczący, zanim przejdziemy do komunikacji lotniskowej, bo to jest drugi z tematów, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, takie pytanie z Facebooka odnośnie dzieci do 16 roku życia i karty ŚKUP, czy są zobowiązane do odbijania tej karty przy wejściu i przy wyjściu, mając to prawo do bezpłatnego przejazdu? Nie, w tej chwili nie ma obowiązku odbijania. Jest obowiązek posiadania tej karty jako dowód tego, że są te uprawnienia i można poruszać się komunikacją miejską, natomiast nie ma obowiązku odbijania karty. Mhm. No to bilet 24-godzinny, bilet dobowy, bilet dobowy papierowy od 1 listopada wraca i do automatów, będzie można go nabywać w punktach dystrybucji. Jak informowaliśmy wcześniej, ten bilet dobowy będzie nowa funkcjonalność, będzie uprawniał dodatkowo do jednorazowego przejazdu kolejami śląskimi w trakcie jego ważności. Co to oznacza dla pasażerów? To znaczy, że na tym samym bilecie mogą przejechać dowolną liczbę razy liniami lotniskowymi i dowolną liczbą przejazdów komunikacją miejską plus raz kolejami śląskimi? Tak, pierwsze, jeżeli chodzi o ten bilet, to w wersji papierowej on już jest dostępny. Od 14 października ten bilet jest już w automatach, natomiast od 1 listopada on będzie miał nabędzie dodatkowych uprawnień. My tutaj nie wprowadzamy dodatkowego biletu, bo to też w mediach się pojawiło, że wprowadzamy bilet lotniskowy. Nie ma biletu lotniskowego, jedynie bilet dobowy, który do tej pory funkcjonował wyłącznie na karcie ŚKUP, on w tej chwili już jest dostępny zarówno w aplikacjach mobilnych, w automatach ŚKUP, natomiast honorowanie będzie dotyczyło wyłącznie biletów papierowych, więc jeżeli chodzi o honorowanie na kolejach, przejazdami w kolejami śląskimi. Ze względu na to, że nie mamy w tej chwili możliwości sprawdzania tego biletu, na przykład ten, który jest na karcie ŚKUP, koleje śląskie nie mają
nie mają kontrolerek do sprawdzenia tego biletu. Natomiast pracujemy nad tym, aby w najbliższym czasie takie kontrolerki zostaną nabyte przez Koleje Śląskie. Będziemy wprowadzać w ramach integracji, będzie możliwość również w przyszłości honorowania biletów elektronicznych. Także w tym pierwszym okresie ten bilet, tak jak powiedziałem, on już jest w automatach w wersji papierowej. Od 1 listopada będzie można na tym samym bilecie dokonać jednego przejazdu kolejami śląskimi. Takie pytanie, które też się pojawiało. Dlaczego tylko raz? Ten bilet, to uprawnienie zostało wprowadzone ze względu na uruchomienie linii lotniskowych, które planujemy w listopadzie i związane głównie jest z tym, że relacja czy trasa między Tychami a Katowicami na lotnisko w części dnia będzie zamiast autobusów będą Koleje Śląskie realizowały te przewozy. Czyli pasażer będzie mógł skorzystać dlatego jednorazowo, ponieważ zakładamy, że pasażerowie na lotnisko jeżdżą jeden raz. Tak? W związku z tym ten jeden przejazd na lotnisko będzie, ten bilet będzie uprawniał do jednorazowego przyjazdu. Natomiast jeżeli pasażer chciałby wykorzystać inne możliwości, mam na myśli jako bilet, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów kolejami śląskimi, jak i autobusami, natomiast są to bilety 6-godzinne, 12-godzinne, 24-godzinne. Czyli 24-godzinny bilet obowiązujący na terenie metropolii i w zasadzie w całym województwie kosztuje, jeżeli już pamiętam, 38 zł. Jeżeli pasażer chciałby skorzystać z takiego biletu, to oczywiście również może skorzystać i jeździć całą dobę. Natomiast ten bilet 14-złotowy, tak jak powiedziałem, to nie jest nowy bilet, tylko dotychczasowy bilet domowy komunikacji publicznej, który uprawnia do jednorazowego przejazdu, a ten jednorazowy przejazd, tak jak powiedziałem, jest związany z liniami lotniskowymi głównie, co nie oznacza, że mieszkańcy nie będą mogli korzystać również nie jeżdżąc na liniami lotniskowymi, ale wtedy należy pamiętać, że jest to tylko jeden przejazd. Skoro już rozmawiamy o liniach lotniskowych, przyjeżdża pasażer, turysta z zagranicy, nie posiada karty ŚKUP. Gdzie będzie mógł kupić na lotnisku bilet dobowy, który uprawni go do przejazdu komunikacją miejską w metropolii? No przede wszystkim będziemy mogli korzystać z aplikacji i kupić za pomocą telefonu komórkowego taki bilet. Następnie będzie postawiony również automat ŚKUP-owy na terenie lotniska. Kolejnym punktem sprzedaży będzie punkt stacjonarny na lotnisku, który będzie również sprzedawał bilety. I oczywiście te bilety będą dostępne również w autobusach linii lotniskowych, które kierowcy będą sprzedawali te bilety. Natomiast trzeba pamiętać, że to będzie póki co płatność gotówką, jest tylko możliwa u kierowcy. Tak. Ale w automacie kartą zapłaci. W automacie kartą zapłaci. Czyli wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z linii lotniskowej, pamiętajcie, że bilet u kierowcy kupujemy tylko, będziemy mogli kupić za gotówkę, natomiast w automatach bilety dobowe normalnie będziemy mogli zapłacić kartą. Oczywiście Metropolia pracuje nad tym, żeby kierowcy też był zorganizowany przetarg na płatności mobilne na liniach lotniskowych, natomiast nie zgłosiła się żadna firma. Także prawdopodobnie będzie powtórzone, albo będziemy pracować nad innym rozwiązaniem, które w najbliższym czasie, mam nadzieję, wprowadzimy również taką możliwość płacenia kartą w liniach lotniskowych, w autobusach lotniskowych. Tutaj największym problemem jest to, że ten bilet musi być w wersji papierowej, czyli nie jest tak, że będzie zapisany na karcie na przykład bankomatowej, ponieważ nie mamy kontrolerek w pozostałej sieci. Mamy ponad 200 kontrolerów, musielibyśmy wyposażyć, a są ogromne koszty. W związku z tym musimy mieć bilet papierowy, który będzie można okazać na przykład w Kolejach Śląskich, czy będzie można okazać również w autobusach linii normalnej, jeżeli ktoś przyjedzie na przykład do Katowic i będzie chciał się przemieścić powiedzmy do Chorzowa komunikacją publiczną, to będzie na tym bilecie papierowym będzie mógł tego dokonać. Dla tych osób, które nie zamierzają korzystać z Kolei Śląskich, będzie możliwość właśnie na karcie ŚKUP taki bilet nabyć albo w wersji elektronicznej, jak powiedziałem, w telefonie komórkowym. Mhm. Trzy pytania z Facebooka, związane z transportem, ale nie z metrobiletem, nie z komunikacją lotniskową. Pierwszy z nich, czy za organizację komunikacji na terenie danego miasta dalej odpowiadać będą władze tego miasta, czy zwierzchnictwo nad całym transportem przejmie Metropolia? Zwierzchnictwo nad transportem przejmie Metropolia, ponieważ porozumienia, które zostały zawarte z miastami i ze związkami komunalnymi, które obecnie organizują transport, zakładają przyjęcie zadań tych podmiotów czy związków międzygminnych lub miast
i to metropolia stanie się organizatorem odpowiedzialną i metropolia będzie odpowiedzialna za organizację transportu. Oczywiście dalej miasta będą płaciły składkę, która umożliwia realizację tego zadania. W przypadku miast gmin metropolii będzie to składka zmienna uchwalona przez zgromadzenie oraz w przypadku gmin, które są poza metropolią, a które zawrą i które już zawarły częściowo porozumienia z metropolią, to będzie dotacja na realizację tych celów. Oczywiście miasta będą miały swój głos, będziemy konsultować z miastami, natomiast odpowiedzialnym za realizację tego zadania będzie metropolia. Kolejne pytanie o kartę ŚKUP. Z czego wynika fakt, że jej wyrobienie trwa do 5 dni roboczych, podczas gdy w Warszawie lub w Krakowie jest jedna wizyta w punkcie obsługi pasażera, a maksymalny czas to około 10 minut? Czy jest jakaś szansa na skrócenie czasu tego oczekiwania? Czy jest to zbyt zaawansowany technologicznie bilet? Proszę pamiętać, że wystawcą, dostawcą tego karty ŚKUP jest bank, który w ramach konsorcjum jest odpowiedzialny za to właśnie za to zadanie. Natomiast chcę zdementować, że wyrobienie karty sam wyrabiałem, to jest kwestia jednego dnia roboczego. Czyli jeżeli zamówimy w danym dniu do godziny 15, to jest prawie 100% pewność, że następnego dnia będziemy tą kartę mogli odebrać. Ja zresztą tak zrobiłem i nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o odebranie tej karty. Nie mieliśmy sygnału, żeby były jakieś opóźnienia w tym zakresie. Więc tutaj to jest wynik tylko tego, że to są karty, jeżeli chodzi o karty spersonalizowane. Oczywiście nie spersonalizowane, one są od ręki wydawane. Natomiast karty spersonalizowane w związku z tym, że muszą być wydrukowane przez mBank w Warszawie, to muszą zostać odesłane i ten czas właśnie na odesłanie transport to jest ten czas, który jest potrzebny. Więc oczywiście, jeżeli zdarzy się, że to jest weekend, to jeżeli ktoś w piątek zamówi taką kartę, to ona będzie dopiero dostępna w poniedziałek, natomiast normalnie jest to właśnie z dnia na dzień. Pytanie o to, czy zarząd metropolii przewiduje ciekawsze rozwiązania dotyczące podróżowania pomiędzy dwoma sąsiednimi miastami. Kupowanie biletu na całą sieć, jeśli jeździ się tylko na trasie Katowice-Chorzów czy Zabrze-Gliwice, jest niezbyt ekonomicznym rozwiązaniem. Myśleliśmy o tym rozwiązaniu, natomiast obecnie system się nie pozwala na wprowadzenie takiego rozwiązania, czyli biletów na dwa miasta. Tak jak zapowiedziałem, w przyszłym roku będziemy się starali popatrzeć na całą taryfę już jednorodnie, nie patrząc na to, że mamy trzech organizatorów tak jak obecnie i te wszystkie zawiłości, które są w tym systemie wynikają z zaszłości i historycznych i tego, że mamy jednak trzech organizatorów, gdzie musieliśmy dograć wspólną taryfę. Natomiast w przyszłym roku planujemy, aby to była już jednorodna, być może będą to rozwiązania, które internauta przedstawia, natomiast tutaj nie mogę składać żadnych dodatkowych, jednoznacznych deklaracji w tym zakresie. Na pewno będą zmiany, natomiast co do zakresu tych zmian będziemy informować po tym, jak opracujemy już docelowe rozwiązanie w przyszłym roku. Jasne. Tutaj widzę, że jeden z komentarzy, który się pojawił, dotyczy biletu miesięcznego Kolei Śląskich, czy on pozostanie. Już w wcześniejszej części naszej transmisji o tym rozmawialiśmy i uspokajamy, bilet miesięczny tylko na Koleje Śląskie. Oczywiście pozostaje w ofercie Kolei Śląskich. Metrobilet jest dodatkową ofertą, która ma sprawić, że pasażerowie regularnie korzystający z komunikacji z transportu publicznego, czyli z kolei i z komunikacji miejskiej, przepraszam, będą mogli skorzystać właśnie z metrobiletu. Panie Przewodniczący, myślę, że czas na ostatnie pytanie. Ono się bardzo często też pojawia przy różnych okolicznościach, gdy mówimy o transporcie publicznym metropolii. Wspólne bilety. Mamy podział na tramwaj, autobus, trolejbus albo autobus, trolejbus i osobno tramwaj. Niektórzy pasażerowie zwracają uwagę, że nie jeżdżą trolejbusami, więc ten bilet, ta możliwość nie jest im tak bardzo do szczęścia potrzebna. Skąd to wynika i czy jakieś zmiany w tym zakresie będą wprowadzone? Jeżeli chodzi o ten podział, to tak jak już mówiłem wcześniej, on wynika z tego, że w momencie, kiedy integrowaliśmy taryfy zarówno MZK, jak i te, które obowiązywały w KZKK, musieliśmy znaleźć kompromisowe rozwiązanie pomiędzy cenami i uprawnieniami w tych biletach. I stąd ta obecna taryfa właśnie zawiera ten kompromis.
Tak jak powiedziałem, będziemy pracować nad zmianami w przyszłym roku, które doprowadzą do myślę, unifikacji tych biletów. W tej chwili bilety jednorazowe już nie mają tego rozgraniczenia, czyli kupując bilet w zasadzie do dobowego, czy nawet tygodniowy, tutaj nie ma rozgraniczenia jakimś środkiem komunikacji. To rozgraniczenie dotyczy obecnie wyłącznie biletów miesięcznych, biletów 30-dniowych, nie miesięcznych, i to jest jedyna różnica. Natomiast w każdym innym zakresie nastąpiła już pełna integracja i nie ma rozgraniczenia na bilety trolejbusowe, autobusowe czy tramwajowe. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym będziemy podążać, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to proszę się uzbroić w cierpliwość. Będziemy na tym pracować, tak jak powiedziałem, informować internautów. Bardzo dziękujemy za to, że byliście Państwo z nami. Jeśli ta formuła odpowiedzi na pytania, które macie i o co chcielibyście wiedzieć i dowiedzieć się o Metropolii, czekamy na Wasz odzew. Jeśli tak jak wspomniałam, ta formuła Wam się spodobała, myślę, że będziemy do niej powracać. A Panu Przewodniczącemu Grzegorzowi Kwitkowi bardzo dziękujemy za rozmowę i za odpowiedź na pytania, które pojawiały się również w trakcie naszej transmisji na żywo. Ja również dziękuję Pani Rzecznik i Państwu, że byliście z nami i była możliwość odpowiedzieć bezpośrednio na Państwa pytania.